sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felg do aut osobowych, 4x4, motocykli i samochodów dostawczych, prostowanie felg stalowych i aluminiowych, spawanie felg aluminiowych. Motopartner, Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Małgorzata Łysiak, dzień dobry Państwu w programie Na Pierwszym Planie. Mój dzisiejszy gość to kobieta aktywna, energiczna, pełna zapału i chęci do życia. Można z pełną świadomością powiedzieć, że kocha świat, z wzajemnością zresztą. Dziennikarka portalu internetowego Zamość Online, inicjatorka powstania Alei Sław na ulicy Grodzkiej w Zamościu, a przede wszystkim nasza redakcyjna koleżanka z programu Kultura na Celowniku. Dziś na pierwszym planie goszczę Panią Teresę Madej. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne nasi widzowie znają już Panią doskonale, jednakże ja chciałam zapytać, jaką kobietą jest Pani Teresa Madej, jakie ma hobby, co sprawia jej w życiu największą satysfakcję? Jaka jestem, tego pewnie nie wie nikt. Myślę, że do końca ja również, natomiast jestem przekonana, że jestem bardzo odważna, a szczególnie w podejmowaniu wyzwań, realizacji celów, może też spełnienia swoich marzeń. Po prostu uważam, że jestem człowiekiem wartościowym i dzieckiem wszechświata, więc mogę tu być, mogę robić wszystko. Pasja to chyba rzeczywiście moje drugie imię. Faktycznie nie potrafię usiedzieć w miejscu. A może to także ze sprawą licznych talentów, którymi zostałam obdarzona przez Stwórcę i postanowiłam je rozwinąć, postanowiłam ich nie zmarnować. Myślę, że większość z nas na pewnym etapie życia chce zrobić coś więcej niż tylko dom czy praca. No i chcę rozwijać pasję. To wszystko, co mi przydarzyło się w ostatnich latach, może nawet kilkudziesięciu latach, to także wynik mojego obcowania z książką, z innym wymiarem. Nie wiem, że to już całkiem metafizyka, ale człowiek chce dotykać trochę absolutu. Więc jeśli może spotkać wspaniałych ludzi, jeśli może skorzystać na tych spotkaniach, jeśli może coś zrobić dla kogoś innego, bo czuje, że to potrafi, to dlaczego nie? Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasję naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia. Pani Tereso, czy czerpie Pani z życia pełnymi garściami? Nie mam wątpliwości, że tak. Na przestrzeni tysiącleci pani Maria Kręc z Tomaszowa wykonała taką publikację, portret właśnie z Zamościan, rysując postacie właśnie mieszkańców Zamościa i także tam zawarte było pewne credo. Każda z tych osób, która oczywiście deklarowała swoją tam obecność. I ja wtedy napisałam to, co zawsze właściwie we mnie było, że żyć tak, żeby poczuć życie, oczywiście zachowując wrażliwość dziecka. Mimo tego, że już parę lat mam doświadczeń życiowych, to myślę, że jest we mnie taka właśnie wrażliwość dziecka, które wie też doskonale, że chciałoby zostawić ślad, że chciałoby odcisnąć jakoś w historii nawet tego miasta, prawda? Człowiek nie żyje tylko dla siebie. Tutaj przypominają mi się słowa fundatora Zamościa Jana Zamoyskiego, który powiedział do syna: synu, to tak już jest, że nie tylko dla siebie się rodzimy. Więc chyba pewnie jakoś mi zapadło to głęboko w serce, w duszę. Pojawia się Pani zawsze tam, gdzie rodzą się jakieś ważne inicjatywy dla naszego miasta. Z których z nich jest Pani najbardziej dumna?
ciągu tych ostatnich kilku lat, no oczywiście mój wymiar działalności, szczególnie mediowej, był taki dosyć szeroki, no ale chcę powiedzieć, że te moje pewne dokonania już były, można by było odnotować gdzieś tam wcześniej, w czasach, kiedy byłam prezesem Koła Przewodników, w czasach, kiedy miałam nawiązane pewne kontakty i współpracowałam chociażby z instytucjami Zamościa, przy takich projektach partnerskich, zresztą z państwami, nawet chociażby z Niemcami, ale myślę, że te ostatnie lata to, co sobie najbardziej cenię, to możliwość pokazania ludzi kultury Zamościa. Tak się jakoś składa, że doskonale o tym wiemy, media mniej uwagi poświęcają właśnie kulturze. Trudniej jest o tym pisać, może nie jest to aż tak popularne. Poza tym może patrzą na ten target, który woli czytać o sensacji, o jakimś, prawda, no niefajnych rzeczach. Nie wiem dlaczego. Natomiast no, ja postawiłam jednak na coś zupełnie odmiennego. Właściwie to było warunkiem mojego udziału w tym projekcie pana Waldemara Brzyskiego, portalu Zamość Online. Piszemy tylko o dobrych rzeczach. Piszemy o ludziach, którzy zasługują na to, którzy robią mnóstwo rzeczy fajnych, że przyprawiają zawrót głowy, którym się właśnie bardzo chce działać w różnych wymiarach. I to są czasem małe projekty, a czasem bardzo, bardzo duże. Poza tym, tak jak powiedziałam, no, artystą nie może być każdy, więc no, jakiś tam zachwyt i podziw i po prostu jakiś wielki ukłon i szacunek. No dlatego po prostu bardzo lubię swoje miasto, Zamość. Po prostu nie szukam nigdzie pól diamentów, tu są wszystkie złoża. Tu można zrobić wszystko, więc dla mnie ważnym też osiągnięciem była ogromna kampania, jeśli chodzi o wpisanie Zamościa, znaczy znalezienie się Zamościa na liście 7 cudów Polski. Więc myślę, że byłam też z licznych osób tą, która bardzo głęboko wierzyła, że jest to możliwe, żeby właśnie znaleźć się w tej zaszczytnej siódemce. No ale przede wszystkim myślę, że też najbardziej jestem usatysfakcjonowana ilością ogromną artykułów, które powstały, czyli z koncertów chociażby Orkiestry Symfonicznej Namysłowiaków. Nie jest to prostą sprawą, bo trzeba być na tych koncertach. I także ilością na pewno artykułów, które powstały po spotkaniach BWA, nawet podczas wernisaży, podczas, prawda, spotkań z artystami plastykami, więc to sobie po prostu bardzo cenię. Natomiast no, oczywiście cieszą mnie inne jakieś tam tematy, które podejmuję, które udaje mi się po prostu zrealizować, a trochę ich było. Nie wspomniała tutaj Pani o Alei Sław, a jest Pani zdecydowanie bardzo znana ze współorganizacji Alei Sław. Skąd pojawił się pomysł, aby w Zamościu zorganizować Aleję Sław? Więc wykształcenie, jestem marketingowcem, no również jestem pedagogiem, ale tu przede wszystkim marketing oczywiście odegrał ogromną rolę, czyli zadania, które realizuję na co dzień w mojej firmie, która zdecydowała się realizować ten właśnie mój projekt. Projekt był takim posunięciem oczywiście, jak powiedziałam, medialnym, PR-owym, promocyjnym, w wymiarze bardzo szerokim. Tak po prostu zostało to założone. Natomiast za przychylnością właśnie Polskiej Grupy Energetycznej S.A. był moim pomysłem, dlatego że chciałam pokazać, i nadmówiłam o tym oczywiście do tego i fundatorów, i oczywiście władze miasta, że jest sposób taki, by podziękować tym ważnym postaciom kultury polskiej związanym z Zamościem za ich życia. Dziękowanie po śmierci, fundowanie tablic po śmierci, nawet pomników, to zupełnie co innego. Natomiast słowo dziękuję w dobrym czasie jest bardzo cenne i przyznaję, że te spotkania z panem Janem Achulskim, z panem Janem Tesznym Wróblewskim, z panem Krzysztofem Zanussim czy z panem Januszem Stannym w ostatnich latach, te pierwsze rozmowy dały mi bardzo dużo też do myślenia. Pytania najczęściej były takie, kiedy już informowałam panów o tym wyróżnieniu, o honorowaniu, czym sobie zasłużyłem. Więc ta skromność, a zarazem wielkość, no była tak wybitna dla mnie, że nie miałam w ogóle wątpliwości, że to dobry pomysł i że to powinno miasto uczynić. Oczywiście, jeśli byłam autorem pomysłu, no to tak się złożyło, że to akurat ja. Ale no, dla mnie jest ważne i cenne, że przychyliła się oczywiście moja firma i przychyliło się oczywiście władze miasta, chociaż jak wiadomo, temat ciągle nieco kontrowersyjny. Ale ja myślę, że za parę lat, z pewnej perspektywy czasu,
wszyscy ci, którzy może w jakiś sposób mieli inną ocenę tego projektu, przychylą się do tego, że jednak warto było. A robią to na pewno turyści, którzy jednak oglądając te tablice Walejsław na ulicy Grodzkiej, już mają wiedzę, wielką wiedzę na temat Zamościa, że te osoby oddały swoje nazwisko, promując właśnie Zamość. W 2008 roku została Pani uhonorowana przez prezydenta miasta statuetką animator kultury. Czy jest to dla Pani ważne wyróżnienie? Oczywiście, że bardzo ważne, chociaż to nie jest tak, że pracujemy dla nagrody, ale to jest tak, że człowiek potrzebuje pewnego, prawda, jakiejś pewnej motywacji albo takiej reakcji zwrotnej, prawda? Czyli no, nazywając to prosto, chciałbym wiedzieć, czy to jest ważne dla kogoś to, co robi, czy tylko dla siebie, czy to jest praca po prostu na próżno i nic z tego nie wynika, prawda? Chciałby, żeby te artykuły, którym się poświęciłam na Zamość Online, czy programy Kultury na Celowniku, czyli po prostu te programy, kogoś wzruszały, kogoś po prostu zaciekawiły, no po prostu kogoś zainteresowały, żeby także o tym mógł pomyśleć, ale po prostu się dowiedzieć, czy o takiej osobie, o takiej inicjatywie, żeby po prostu też poznawał tych ludzi, którzy może wydają mu się bardzo coś tam odlegli i prawda, trudniej do skomunikowania, do osiągnięcia, a jednak właśnie przybliżenie ich pokazuje, że to też, prawda, ludzie, którzy sobie cenią utalentowani, ale cenią sobie swoje pasje, swoje projekty, prawda? I także czekają na jakiś taki sygnał, że ktoś po prostu o nich zapyta. Pani Tereso, czy istnieje w ogóle coś dla Pani, co jest niemożliwe do osiągnięcia? Prowadzi chociażby Pani tutaj na antenie TVK Zamość program Kultura na Celowniku. Czy spodziewała się Pani tego? Sam pomysł na program pewnie był konsekwencją mojej pracy na Zamość Online, czyli pracy w kulturze. Rzeczywiście poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo fajnych wydarzeń, zdarzeń, opisałam to z wielkimi emocjami pewnie. Myślę, że w większości też się podobało, świadczy o tym ogromna ilość tam oczywiście czytelników, ale jakby konsekwencją tego była propozycja pana Marka Madeja poprowadzenia programu właśnie w telewizji, bowiem broniłam się jakiś czas. No a potem oczywiście zgodziłam się na takiej zasadzie, dlaczego nie spróbować. Zupełnie niepotrzebnie się Pani broniła. No tak, ale musiałam znaleźć znów czas na to, żeby przygotować się do programu, żeby znaleźć jego formułę. No oczywiście wiedziałam jedno, że będzie to o kulturze. Natomiast chciałam mieć faktycznie taki autorski program. I rzeczywiście robię go tak, jak go widzę, jak chcę go zrobić. Wybieram osoby, które albo w tym czasie są właśnie dosyć, pojawiają się w Zamościu podczas różnych przedsięwzięć kulturalnych, albo również są jakoś w jakiś sposób na topie, ale związani są z kolejnymi jakimiś tam też przedsięwzięciami kulturalnymi, tak jak w całym roku po prostu kulturalnym Zamościa. Cieszy mnie również nawet to, że czasami są już po raz kolejny w moim programie, a znów potrafimy coś nowego, prawda, powiedzieć o tych osobach. Oni potrafią coś powiedzieć, ja też potrafię z innej strony ich, prawda, tutaj zaprezentować. No oczywiście, że to było wyzwanie. Gdzieś tam emocje były w środku, bo poprowadzenie programu na przykład z panem Zbigniem Namysłowskim nie było prostą sprawą, po prostu do tego się trzeba przygotować. To tak jakby żyć po prostu też tą osobą, a tak do końca nie jest. No jednym z trudniejszych programów był program z panem Andrzejem Stasiukiem. To trudny rozmówca, niemniej jednak myślę, że to całkiem interesujący był też program. Więc na pewno jest potrzeba dobrej współpracy między rozmówcami, ale myślę, że po prostu trzeba ćwiczyć, pracować nad sobą, podglądać te jeszcze programy. No i czynić je bardziej interesującymi. Oczywiście poszukiwać także osób. Była mała przerwa z powodów pewnych takich jakby trochę niezależnych też ode mnie, ale myślę, że powrócimy z wiosenną już edycją, z dobrymi nazwiskami i będą to, myślę, że ciekawe programy, jako że miałam także sygnały zwrotne, że warto to robić, że mieszkańcy Zamościa oglądają ten program, dopytują, prawda, a także mogą je również zobaczyć chociażby w internecie. Czy może Pani powiedzieć o sobie, że jest Pani kobietą spełnioną, szczęśliwą? Myślę, że w pewien sposób spełnioną, szczęśliwą. Trudno do końca powiedzieć, że jestem właśnie spełnioną już dziś, bo ja ciągle chciałabym poszukiwać siebie, ciągle chciałabym się rozwijać. Myślę, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa w temacie, który nazywam takim hasłem, określam krucjata kulturalna, moja własna.
na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Myślę, że ona ma po prostu to głęboki sens. Jestem tego przekonana, stąd no, często nie żałuję jej czasu, prawda, i siły. To mi naprawdę daje szczęście, to mi daje przyjemność ogromną, to mi daje satysfakcję. Ja wiem, że to jest dla mnie ważne. I jeśli jest ważne jeszcze dla iluś tam osób, no to po prostu warto to robić. Jeśli nie byłoby w tym, mówię, serca, mojego serca, też by nie miało takiego wymiaru. Na pewno by mi się tak nie chciało, może szybciej bym rezygnowała. Albo nie miałabym potrzeby kreować nowych, prawda, projektów i wymyślać ich, gdybym na przykład uznała, że no nie, nie warto. Natomiast uznaję, że warto, że po prostu jest to coś, co wpływa w jakiś drobny przynajmniej sposób na mieszkańców Zamościa. I o to mi po prostu chodzi. Człowiek potrzebuje, tak jak powiedziałam, kultury przez całe życie. Ona determinuje jego postawę, jego także, mówię, samopoczucie, jego być albo nie być po prostu. Na zakończenie chciałabym poinformować naszych widzów, że pani Teresa Madej została nominowana do tytułu Zamojska Osobowość Roku Morando 2011. Już sama nominacja bez wątpienia jest dla pani ogromnym sukcesem. Jakie były pierwsze wrażenia, kiedy dowiedziała się pani właśnie o tejże nominacji? No, byłam zaskoczona, przyznaję. Nie śledziłam jakoś tak ostatnio właśnie, chociażby sytuację zgłoszenia kandydatów, jakoś tak nie dyskutowałam w najbliższym jakimś tam gronie. Natomiast no, oczywiście byłam zaskoczona, powiem szczerze, że wzięłam nawet czas do namysłu, żeby to w jakiś sposób ocenić, czy zechcę zawalczyć. Natomiast no, jakieś tam doświadczenia z plebiscytami mam, ponieważ pewien okres temu czasu byłam nominowana do plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza Lubelszczyzny. Myślę, że z jakimś małym sukcesem. Więc wszystkie te rankingi oczywiście no, nie są aż tak, prawda, przyjazne, bo człowiek oczywiście emocjonuje się tym. Natomiast myślę, że w jakiś sposób moja zgoda na kandydowanie, prawda, wśród tych osób bardzo, myślę, że także zacnych dla miasta Zamościa i wyróżnionych przez kapitułę, no, związana jest chyba z tym, że ja to sobie w taki sposób wytłumaczyłam, że kiedy święty Piotr rozmawia z mężczyzną, który świeżo zmarł, i pyta go, jak sądzi, dokąd pójdzie. Oczywiście mężczyzna odpowiada, że do nieba. Mówi, przecież żyłem tak dobrze, kochałem żonę, nie piłem, pracowałem, nie kradłem, nawet podatki płaciłem. No, święty Piotr go pyta, a czy zachwyciłeś się koncertem, obrazem artysty, czy zasłuchałeś się w szumiący wiatr, zachwyciłeś się też pięknym kwiatem? Mówi, no raczej chyba nie. No więc nie pójdziesz do raju. Bo jeśli nie mogłeś skorzystać z tego, co Bóg dla ciebie przygotował na ziemi, to trudno, żebyś docenił raj. Ja myślę, że wrażliwość, którą zostawiam w artykułach, w programach Kulturna Celowniku, w artykułach Zamość Online, emocje, które zawieram przy realizacji różnych projektów, chociażby tej Zamojskiej Sławy, bo to oczywiście wszystko wiąże się z emocjami, no, z trudnymi czasami decyzjami i wyzwaniami, pozwoli no właśnie tym, że mieszkańcom Zamościa zachwycić się właśnie może tym właśnie zaproszeniem na koncert, a może opisem chociażby koncertu. Nie wiem, czy się wszyscy spotkamy potem w raju, dlaczego nie? Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Oczywiście trzymam gorąco kciuki za wygraną. Dziękuję również. Państwu dziękuję także za uwagę, za kciuki także. Nie dziękuję, żeby nie zaprzeczyć, a wszystko się przyda. Do zobaczenia na koncertach, na wydarzeniach artystycznych Zamościa. Dziękuję państwu. Państwu oczywiście przypominam, że dzisiejszym moim państwa gościem była pani Teresa Madej. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na Pierwszym Planie. Do zobaczenia. Podaruj 1% podatku dzieciom ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu.